Cześć, tu Mruk, witam w kolejnym chińskim unboxingu. Paczka duża, zapakowana jako od Very Puzzle. Jest to ostatnio moja ulubiona firma. Paczka co prawda duża, ale pewnie tylko jedna kostka. Ile uda mi się do niej dobrać. Paczka jak zwykle solidnie zapakowana ze wzmocnieniami na brzegach. Ale już chyba się udało. Znowu dużo folii bąbelkowej i jedna kostka zapakowana w woreczek. Co to jest tym razem? Very Puzzle wypuszcza kostki jedną za drugą w te wakacje. Icosahedron wersja 1.0. Icosahedron, czyli 20-ścian. Porusza się bardzo fajnie. Te kostki wyglądają dosyć podobnie. Dosyć podobnie wyglądał Tutmix, ale to była inna kostka. Natomiast to jest Icosahedron wersja podstawowa, czyli kostka, która ma 20 ścian. Oklejenie oczywiście wprowadza w błąd, tak jak we wszystkich kostkach z tej serii, bo wydaje się, że to jest jakaś tam ściana, która się będzie kręcić, a kręci się ściana trójkolorowa. Natomiast te środki tej ściany są zupełnie stabilne, one się nie poruszają w ogóle, nie można ich przekręcić. Kostka jak zwykle spora, ścian liczył nie będę, porusza się bardzo dobrze. Kolejna kostka w kolekcji, ta wydaje się być jedną z łatwiejszych z tej serii. Ale pozory mogą mylić. Pewnie wyjdzie wkrótce wersja pofragmentowana tej kostki. Jeżeli taka będzie, to oczywiście będzie pokazana na tym kanale. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.